Patryk Wronka, napastnik reprezentacyjny. Patryk, asysta, bramka na 1-0, twoja pierwsza w karierze reprezentacyjnej, jest satysfakcja? Cieszy mnie to bardzo na pewno, czekałem na tą bramkę parę meczy, ale bardziej cieszy mnie zwycięstwo drużyny. Ciężko pracowaliśmy przez 60 minut i te 3 punkty cieszą. Pierwsza tercja poszła dosyć gładko, później już Korea przejęła inicjatywę, taka była wasza taktyka? Chcieliśmy kontynuować grę w pierwszej tercji, tak jak graliśmy w pierwszej tercji, no ale wiadomo, no, nieraz się gra tak jak przeciwnik pozwala. Staraliśmy się kontynuować tą grę, no nie udawało się, no ale tak jak mówię, najważniejsze jest końcowe zwycięstwo. Patryk, jesteś najmłodszy w drużynie, w kadrze. Po treningach zbierasz krążki, czy jeszcze jakoś chłopaki z drużyny dają ci odczuć twój wiek? Nie, naprawdę są bardzo mili dla mnie, przyjaźni, no a to, że zbieram krążki, no to falowo tak idzie. Jutro mecz z Austrią, zagracie chyba o 2. miejsce w turnieju? No tak, wychodzimy na każdy mecz, żeby wygrać i to jest nasz cel. Patryk Wronka, napastnik reprezentacji, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.